projekt unijny Otwarte Dane Plus. Jego celem jest wzrost ilości i poprawa jakości otwartych danych publicznych oraz zwiększenie ich ponownego wykorzystywania. Projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach drugiej osi POPC e-administracja i otwarty rząd pod działanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. W tym bloku partnerzy projektu Otwarte Dane Plus, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentują efekty swoich prac, czyli nowe bazy API, które są lub już wkrótce będą dostępne na portalu dane.gov.pl. Zaprosiliśmy dziś troje gości. Pierwszym z nich jest pani Ewa Czumaj, zastępca dyrektora Departamentu Opracowań Statystycznych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od rozpoczęcia pracy w GUS zaangażowana w działania na rzecz udostępniania danych, początkowo w formie publikacji tradycyjnych, w tym zbiorczych roczników statystycznych, a następnie w postaci baz danych. Propagatorka idei otwierania danych brała m.in. udział w tworzeniu dziedzinowych baz wiedzy, koordynowała prace dotyczące budowy API do banku danych lokalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować temat budowa API do zmodernizowanych i uzupełnionych dziedzinowych baz wiedzy. Jako rezultat prac przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Otwarte Dane Plus. Prace nad tym produktem niestety nie zostały jeszcze zakończone. Termin udostępnienia przewidziano na koniec lutego 2022 roku. Wtedy możliwe będzie pobranie przez API kompletu danych statystycznych z różnych dziedzin. Przykładem bogactwa zasobów, nad którym pracujemy, może być ten dotyczący demografii. Według stanu zasilenia z ubiegłego tygodnia mamy w bazie 302 miliony 622 tysiące rekordów. I podkreślam, że jest to tylko liczba dotycząca wyłącznie dziedziny ludność. Zespół partnera GUS pracuje obecnie nad zasilaniem zasobów w systemie i weryfikacją danych. Mamy jeszcze około 3,5 miesięcy intensywnej pracy. Dzisiaj mogę zaprezentować główne elementy zadania API DBW, zasoby przygotowywane do udostępnienia poprzez API, technologię i zastosowane rozwiązania dotyczące API DBW. Zadanie partnera GUS dotyczy bardzo szerokiego zakresu działań. Do głównych elementów zadania API DBW należy zaliczyć modernizację i rozbudowę zakresu dotychczasowych dziedzinowych baz wiedzy, działania w obszarze metadanych publikacyjnych, opracowanie architektury dziedzinowych baz wiedzy oraz procesów dotyczących zasilania i udostępniania danych. Ostatnim punktem jest zaprojektowanie i budowa API. Modernizując dziedzinowe bazy wiedzy, przyjęliśmy koncepcję zmiennej publikacyjnej jako podstawowej jednostki udostępniania informacji. Jest to inne podejście niż przyjęto w dotychczasowych dziedzinowych bazach wiedzy, gdzie punktem odniesienia jest raport zawierający szereg informacji z określonego obszaru. Modyfikacja podejścia pozwoli nam m.in. na zestawienie obok siebie w elastyczny sposób danych w tablicach i na wykresach z różnych dziedzin, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy kolejnymi zagregowanymi partiami danych. Pracując nad zakresem informacji planowanym do udostępnienia w ramach dziedzinowych baz wiedzy, szczególną uwagę poświęciliśmy zwiększeniu szczegółowości danych w odniesieniu do klasyfikacji nomenklatur, mając oczywiście na uwadze kwestie dotyczące tajemnicy statystycznej, uzupełnieniu dziedzinowych baz wiedzy o nowe obszary, uwzględniając m.in. doskonalenie poziomu otwartości danych oraz planowaną modyfikację najważniejszych publikacji o charakterze zbiorczym, to jest roczników statystycznych. Przy tej okazji mogę pochwalić się, że Główny Urząd Statystyczny jest drugim na świecie urzędem statystycznym, jeżeli chodzi o otwieranie danych statystycznych. Modernizacja i rozbudowa zakresu dziedzinowych baz wiedzy dotyczy także wydłużenia szeregów czasowych i będzie to realizowane o tyle, o ile będzie możliwe ze względu na spójność metodologiczną prezentowanych informacji. W pracach naszych jako niezwykle istotne zadanie postrzegamy wyposażenie użytkowników w jasny i precyzyjny zestaw informacji metodologicznych, które będą wspierały pracę z danymi statystycznymi na każdym etapie działania w systemie dziedzinowych baz wiedzy oraz w ramach każdej warstwy tego systemu.
Wszystkie powyższe elementy wpłynęły na konieczność zaprojektowania i wdrożenia nowego interfejsu użytkownika. Na tym slajdzie, który jest właśnie nowym interfejsem, który będzie udostępniony w przyszłym roku, widzą Państwo, że kluczową rolę pełni wyszukiwarka. Po wpisaniu frazy, słowa lub kategorii użytkownik uzyska zestaw podpowiedzi, co pozwoli na doprecyzowanie poszukiwanych informacji i ich prezentację w formie tablic i wykresów. Oprócz zasobów bazy danych, bardzo ważnym elementem o charakterze edukacyjnym są przewodniki po obszarach wspierające użytkowników w prawidłowym wykorzystywaniu danych statystycznych. Przewodniki po obszarach stanowią publikacje cyfrowe. Ich zadaniem jest prezentacja kontekstu metodologicznego, wskazywanie na charakterystyczne dla poszczególnych obszarów zjawiska. Dzięki rozbudowanej formie interaktywnych wykresów z możliwością drążenia danych, te przewodniki po obszarach mogą stanowić element wspierający rozumienie danych i mamy nadzieję, będą inspirowały użytkowników do głębszych analiz statystycznych. Przewodniki te mogą być także źródłem elementów graficznych wykorzystywanych w opracowaniach własnych użytkowników oraz w mediach społecznościowych. W naszych działaniach zdecydowaliśmy się na rozwój 22 spośród 24 dotychczas prezentowanych dziedzinowych baz wiedzy. Pracami nie objęto tych DBW, które koncentrowały się na prezentacji danych w podziale terytorialnym o charakterze przekrojowym, takich, które będą rozwijane w ramach innych produktów statystyki. Szczególną uwagę poświęciliśmy danym na temat ludności, przenosząc całość zasobów z przestarzałej technologicznie pochodzącej z początku tego wieku bazy demografia. Wszystkie te dane trafią do struktur dziedzinowych baz wiedzy. Wyodrębniono dodatkowo obszary dotyczące koniunktury, wynagrodzeń i kosztów pracy oraz wydzielono informacje na temat rodziny. W ramach dziedzinowych baz wiedzy zostaną także udostępnione dane na temat finansów publicznych, gospodarki morskiej i śródlądowej, gospodarki społecznej, kultury, pomocy społecznej, turystyki i sportu, wymiaru sprawiedliwości. W rezultacie podjętych działań zgrupowaliśmy 1230 zmiennych w 2260 przekrojów w ramach 31 dziedzinowych baz wiedzy. Aby możliwe było zaprezentowanie dziedzinowych baz wiedzy według nowego podejścia, niezbędne było przygotowanie nowej koncepcji metadanych publikacyjnych. Na tym slajdzie widzicie Państwo metryczkę zmiennej publikacyjnej, która stanowi wystandaryzowany zestaw informacji metodologicznej dla wszystkich zmiennych. Zawiera ona między innymi zestaw tagów odnoszących się do tej zmiennej, szalenie istotne przy pracy wyszukiwarki, podstawowe pojęcia, noty metodologiczne, źródło danych, odniesienie do bazowego aktu prawnego, wskazanie jednostki odpowiedzialnej za zmienną, częstotliwość publikowania danych czy dostępny szereg czasowy w bazie. Nowa koncepcja metadanych pozwala także na wspieranie procesu zasilania oraz planowanie i monitorowanie prac. Przyjęte przez zespół podejście spowodowało konieczność przygotowania nowych modeli metadanych w ramach systemu metadanych statystycznych oraz w niektórych przypadkach potrzebę modernizacji dotychczas wykorzystywanych modeli. Kolejnym krokiem było zasilenie modeli treściami przez ekspertów z Głównego Urzędu Statystycznego i 16 urzędów statystycznych. Zaprezentowany tutaj schemat pozwala na zasygnalizowanie przyjętej przez nas logiki. Można na jego podstawie budować, zestawiać informacje niezbędne do prezentacji jakiejś zmiennej, tak jak na przykład ludność, do której porządkowane zostały przekroje dotyczące zakresu terytorialnego, na przykład od poziomu Polski ogółem do powiatów, według płci, wieku oraz roku i okresu, którego dane dotyczą. W działaniach rozwojowych dziedzinowych baz wiedzy bardzo ważną grupę zadań stanowiły prace dotyczące budowy repozytorium dziedzinowych baz wiedzy oraz zaprojektowanie i zaimplementowanie procesów dotyczących zasilania i udostępniania danych. Przygotowane przez zespół API DBW rozwiązania wpisują się w działania realizowane równolegle dotyczące modernizacji całego procesu produkcji statystycznej. Na tym slajdzie
architektury logicznej zaprezentowano umiejscowienie repozytorium dziedzinowych baz wiedzy, które pozwala na pobieranie przez użytkowników danych zarówno przez portal DBW, jak i przez API DBW. Repozytorium danych publikacyjnych dziedzinowych baz wiedzy jest umiejscowione w ramach składnicy danych publikacyjnych. Składnica ta będzie zasilana przez składnicę danych analitycznych, składnicę metadanych statystycznych oraz składnicę danych geoprzestrzennych. API do DBW zostało już przygotowane. Mamy zatwierdzony projekt tego API do DBW i potwierdzenie od lidera tego faktu. Niedługo przystępujemy do audytu bezpieczeństwa. Do budowy API DBW wykorzystano platformę NetCore. Nasze API oparte jest o standard REST. Referencyjnie wykorzystuje się format JSON, ale dodatkowym zaimplementowanym formatem będzie także CSV. Przy tworzeniu dokumentacji API został wykorzystany Swagger UA. Niniejszy slajd prezentuje witrynę interaktywnej dokumentacji API DBW, która podaje wskazówki i zasady przeglądania i pobierania do dalszego przetwarzania danych i metadanych. Została ona, podobnie jak interfejs użytkownika, metadane czy wszystkie zasoby udostępniane poprzez w ramach dziedzinowych baz wiedzy, przygotowana w polskiej i angielskiej wersji językowej. API do dziedzinowych baz wiedzy udostępnia zasoby w ramach czterech sekcji. Pierwsza z nich, dziedziny DBW, pozwoli na pobranie listy wszystkich obszarów tematycznych DBW w postaci hierarchii oraz listę zmiennych z danego obszaru tematycznego. Druga, obejmująca słowniki, pozwoli na pobranie listy z pozycji słownika data, okresy, typ informacji, brak wartości, tajność oraz objaśnienia do wartości. Trzecia dotyczy możliwości pobierania list pozycji ze słownika zmiennych, listy przekrojów do określonej zmiennej, listy wymiarów oraz pozycji wymiarów dla określonego przekroju. Umożliwi także pobranie danych dla określonej zmiennej w określonym przekroju i okresie za dany rok. Da także okoliczności do pobrania pewnego zestawu metadanych dla określonej zmiennej. Czwarta sekcja zawiera informacje na temat wersji API. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do danych z dziedzinowych baz wiedzy za pomocą API zostanie ograniczony. Użytkownicy potrzebujący większych limitów danych niż użytkownik anonimowy powinni zarejestrować się w celu uzyskania indywidualnego klucza API. Będzie to możliwe dzięki wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać adres e-mail. Po wysłaniu formularza będzie utworzone konto w systemie, a następnie wygenerowany zostanie unikalny klucz API. Klucz ten zostanie przesłany na adres podany w formularzu. Uzyskany klucz należy podawać przy każdym zapytaniu. Niedodanie klucza do nagłówka HTTP będzie skutkowało lub błędy w jego nazwie będzie skutkowało uzyskaniem dostępu do API w trybie anonimowym. Na tym slajdzie widzicie Państwo zrzuty z ekranów naszego API. One sygnalizują zaledwie to, co w końcu lutego będzie można przejrzeć i pobrać do ponownego wykorzystania z witryny API DBW. Dzięki wykorzystaniu danych z obszaru demografii, części lub całości 302 622 000 rekordów będzie można zaprezentować na przykład w utworzonej przez Państwa aplikacji, która będzie wspierała analizy na temat perspektyw rozwoju rynku pracy, dane z przykładowego zapytania, mówiące o tym, że w Polsce w 2019 roku było 225 522 mężczyzn w wieku 51 lat. API zostanie udostępnione do 28 lutego 2022 roku. Na witrynie dane.gov.pl oraz API stat.gov.pl pośród innych produktów statystyki publicznej opatrzone tym interfejsem. Dziękuję za uwagę. To my serdecznie dziękujemy Pani Ewo i od razu zapraszamy Państwa do prezentacji kolejnego projektu. A kolejnym mówcą będzie pan Piotr Dobrzyński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, kierownik szeregu projektów, w tym modernizacji rejestrów w turystyce, twórca węzła krajowego infrastruktury Inspire Geoservice. Zapraszamy.
Dzień dobry, cieszymy się, że pan jest z nami i cóż, oddajemy scenę w ręce eksperta. Dzień dobry państwu, będę miał przyjemność przedstawić państwu nasze podejście do modernizacji rejestrów w turystyce. Będzie to opowieść o danych, będzie to opowieść o sposobie na ich aktualizację, podejściu do poprawy ich kompletności i aktualności oraz podejściu do tego, w jaki sposób chcemy wykorzystać efekty tych danych. Ale na początek kilka słów na temat tego, co zainspirowało nas do realizacji tego projektu. Jeśli się spojrzy na wykaz 20 największych firm 2020 roku, to znacząca część z tych firm to firmy, które tak naprawdę nic nie produkują. To firmy, które przetwarzają oraz eksplorują informacje. I to mówi się, i to dosyć popularne określenie, że dane to ropa XXI wieku. I podejście to oraz fakt, którym jest znaczący wzrost znaczenia danych w gospodarce światowej, przekonał nas do tego, żeby spojrzeć na rejestry w turystyce, na to, w jaki sposób, jaką jakość, jakie znaczenie mają te dane. Patrząc na same rejestry oraz na zbiory danych, które gromadzone są przez administrację państwową na temat turystyki, doszliśmy do kilku wniosków. Pierwszym wnioskiem jest to, że dane te wymagają aktualizacji oraz poprawy ich jakości i kompletności oraz do wniosku takiego bardziej budzącego w nas nadzieję, czyli takiego pozytywnego, że dane te mają ogromny potencjał i że warto zainwestować w rozwój tych danych oraz poprawy ich jakości. I to potwierdza fakt chociażby mnogość systemów, mnogość źródeł informacji o tych danych. Internet jest przepełniony informacją o różnych obiektach turystycznych, o atrakcjach turystycznych, i to dane pochodzące z źródeł administracji państwowej, źródeł nie administracji państwowej, źródeł prywatnych, źródeł organizacji społecznych i wielu, wielu, wielu innych informacji, co też dodatkowo przekonało nas, że warto byłoby stworzyć narzędzie, które byłoby takim hubem zbierającym te informacje w jedną całość. I to jest... To było tak jakby podstawą czy efektem podejścia naszego do rozpoczęcia prac nad modernizacją rejestrów w turystyce. Co nam przyświecało? Celem naszym było stworzenie narzędzia, które z tego chaosu, gąszczu informacji o turystyce będzie takim hubem, który zintegruje w jakiś sposób i pokaże i ułatwi wyszukanie tych najważniejszych informacji. Ten rejestr państwowy miał być nie tylko sam takim prostym, zwykłym rejestrem państwowym, ale miał być narzędziem do poprawy jakości danych oraz poprawy prezentacji informacji o tych danych. Jak to osiągnęliśmy? Mogą państwo sami przekonać, wchodząc na system rejestrów w turystyce, który od jakiegoś 6 czy 7 miesięcy jest już oficjalnie narzędziem funkcjonującym. Jest to inne podejście, zupełnie nowe podejście do rejestrów państwowych. Każdy z obiektów w tym rejestrze posiada własny, każdy wpisów w tych rejestrze posiada własny adres URL. Ja o tym powiem jeszcze dalej. Do każdego z tych obiektów możliwe jest dodanie dodatkowych informacji, nie tylko takich zwykłych rejestrowych, ale bardziej złożonych. I dzięki temu uzyskaliśmy wartość dodaną. A to, co powiedziałem, czyli ta informacja o tym, że każdy z wpisów w rejestrze, każdy z obiektów w rejestrze ma swój adres URL, daje nam gigantyczną moc, jaką dają dane otwarte, dane, które pozwalają wymieniać się, łączyć z innymi danymi, tutaj wykorzystując mechanizmy RDF-a, Google'a, danych rozproszonych, danych, które pozwalają się łączyć, danych złożonych. I tutaj te mechanizmy, które opisaliśmy i które wykorzystaliśmy, są wartością dodaną dla zbiorów i rejestru jako takiego oraz pozwalają
na poprawę jego jakości oraz łączenie z innymi zbiorami danych. I tutaj przykładem chociażby są to dane o obszarach chronionych, obszarach o zabytkach, o turystyce jako takiej i pozwala to na poprawę jakości tych zbiorów danych oraz wzrost zainteresowania samym tematem oraz wymiany informacji z innymi zbiorami. Przykładem tutaj też jest wykorzystanie mechanizmów mapowych i map chociażby oraz narzędzi wykorzystywanych w dyrektywie Inspire oraz danych przestrzennych. Dzięki tym mechanizmom i otwartości wcześniejszych tych danych uzyskaliśmy efekt dodany i ich synergię ze zbiorami danych chociażby obszarów chronionych czy zabytków. I na jednej mapie możemy zaprezentować obiekty chronione oraz zabytki i rejestry w turystyce, czyli obiekty hotelarskie na przykład. I dzięki temu poprawić odbiór tych danych oraz poprawić przez to ściągalność samych zbiorów danych, bo uzyskując atrakcyjność tego zbioru, poprawiamy chęć i poprawiamy tak jakby potrzebę odbiorców, których są też i gminy i sami przedsiębiorcy ku temu, żeby w tym rejestrze się znaleźć, tak? Czyli oni po prostu sami, że tak powiem, próbują przekazać dane, w jaki sposób łatwiej je zaprezentować, bo widzą wartość dodaną w postaci prezentacji tych zbiorów. Tutaj pokazujemy możliwości analityczne systemu. System zawiera narzędzia, które pozwalają w prosty sposób zebrać oraz przekazać informacje do rejestru, czyli tak jakby wspierają proces zbierania tych danych przez urzędników i przez samych przedsiębiorców, którzy muszą te dane przekazywać. Oczywiście pierwszym krokiem, jakim żeśmy zrobili po uruchomieniu systemu, była praca i to trwająca około 6 miesięcy, związana z porządkowaniem i poprawieniem jakości tych zbiorów danych, bo tak jak zwróciłem na początku uwagę, sam system zawierał dosyć znaczące luki w jakości tych danych i przez ostatnie 6 miesięcy, praktycznie do dnia dzisiejszego, trwa praca usilna na tym, żeby tą jakość danych poprawić i efektem jej jest znaczący wzrost kompletności zbioru oraz poprawa jakości samych danych gromadzonych w systemie. Takim najbardziej, nazwijmy to, wyraźnym miejscem, w którym widać było rozbieżności związane z danymi zgromadzonymi w rejestrze, jest sama lokalizacja obiektów na mapach, które system prezentował, bo tutaj rozbieżności były dosyć duże, a w bardzo prosty sposób można było porównać jakość danych gromadzonych w rejestrze z danymi na przykład udostępnianymi przez Google Maps. I te rozbieżności były dosyć wyraźne, ale na ten moment udało nam się zweryfikować, myślę, że około 80 czy 90% obiektów w samym rejestrze i pozyskiwać nowe, które są już zweryfikowane i poprawnie opisane. Ten efekt poprawy jakości danych oraz ich kompletności i pełności pozwolił nam na obudowę samego rejestru chmurą, co było założeniem projektu tak naprawdę, chmurą aplikacji, która miała powstać i wspierać jego działanie. I pierwszym takim elementem tej chmury była przygotowana przez nas aplikacja, której celem jest wykorzystanie narzędzi rozszerzonej rzeczywistości i poprzez nakierowanie smartfona na obiekt hotelarski jesteśmy w stanie przekazać jego odbiorcy podstawowe informacje o samym obiekcie hotelarskim. Jest to taki, nazwijmy to, informatyczny dodatek, który pozwoli na
pokazanie przykładu, w jaki sposób wykorzystać dane gromadzone w rejestrze, a tych możliwości i potencjału prezentacji i wykorzystania tych danych, tworzeniu nowych aplikacji jest nieograniczona ilość. Jest też to oczywiście pierwszy krok i do tego, żeby sam rejestr jako taki oraz dane z nim gromadzone stał się elementem bardzo popularnego w tym momencie trendu, jakim jest Smart City i wzbogacił dane, aplikacje oraz usługi, które są prezentowane w licznych miastach, które tą drogę podążają i rozwijają. Same to podejście jest tak jakby podejściem idącym w kierunku, którym zmienia się sam świat informacji, sam świat danych, bo zapewne wiecie Państwo chociażby o zmianach, jakie następują w Facebooku, czy o kierunku, który wskazuje na to, że te aplikacje oparte o rzeczywistość rozszerzoną czy rzeczywistość wirtualną, to jest ta przyszłość, która jest czeka może nie tylko rejestry państwowe, ale zwłaszcza chociażby takie dziedziny jak turystyka. Kolejnym celem naszym jest budowa na kanwie danych gromadzonych i na kanwie danych rejestru kolejnych projektów, kolejnych elementów rozwoju tego systemu czy produktów tego systemu. Pierwszym takim krokiem i pierwszym takim celem jest budowa systemu, który będzie zmierzał do tego, żeby stworzyć narzędzie, które pozwoli w sposób mierzalny i rzeczywisty monitorować ruch turystyczny w Polsce. I narzędzie takie mogłoby być, pierwszy krok tego narzędzia byłby ten aktualizowany i kompletny rejestr państwowy, a kolejnym elementem źródła danych, które już zidentyfikowaliśmy, które można by było pozyskać, w tym dane chociażby z logowań do sieci BTS, czy dane z informacji o transakcji kartami płatniczymi, przetworzyć oraz przygotować do postaci analizy informacji o rzeczywistym, mierzalnym ruchu turystycznym. Jeśli patrzeć na to, w jaki sposób wykorzystywany może być ten rejestr dalej, to naszym celem jest to, żeby tak jak każdy zasób, którego jakość się poprawia, którego dane są coraz lepszej jakości, coraz bardziej wiarygodne, żeby był on wykorzystywany jako narzędzie do podejmowania decyzji. Nasza nadzieja w to, że zmieni się podejście do rejestrów państwowych i te dane naprawdę fizycznie będą wykorzystywane. Jeszcze kolejnym krokiem, w którym idziemy, to są usługi, bo sam rejestr wyposażony jest w API, był to element projektu i narzędzie to pozwala na budowę szeregu aplikacji, szeregu usług, które mogą być wykorzystywane w różny sposób i dostarczać informacji zrozumiałej dla swoich odbiorców i dostępnej dla każdego i w sposób zindywidualizowany. I naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby rejestr obudować systemem narzędzi, usług realizowanych przez sam system, sam rejestr, przez podmioty zewnętrzne, podmioty publiczne, które będą wykorzystywać ten rejestr oraz przez aplikacje komercyjne czy aplikacje rządowe. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to był pan Piotr Dobrzyński z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a przed nami? Przed nami kolejne, ostatnie już dziś wystąpienie. Trzeciej i ostatniej w tym bloku i dziś prezentacji dokona pan Maciej Wójtowicz z Ministerstwa Finansów. To kierownik projektu Otwarte Dane Plus API Trezor w Ministerstwie Finansów, naczelnik w Wydziale Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry.
Tym samym oddajemy scenę w Pana ręce. Dziękuję. Szanowni Państwo, szanowni goście. Jako projektowy partner Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mam przyjemność przedstawić założenia i efekty prac dwóch zespołów. Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów. Projekt ten, a w zasadzie docelowy produkt, odpowiada na bardzo wielkie zainteresowanie danymi budżetowymi. Należy podkreślić, że nasz produkt jest kolejnym krokiem Ministerstwa Finansów w kierunku zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicznych, które to zasady są, jak wiadomo, niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. API Trezor wnosi systemowe rozwiązania poprawiające dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększa możliwości ich ponownego wykorzystania. Zanim jednak przejdę do ogólnego przedstawienia statusu projektu, pragnę na wstępie powiedzieć kilka słów dotyczących tego, czym w zasadzie jest system Trezor. Informatyczny system obsługi budżetu państwa Trezor utrzymywany i rozwijany jest przez Ministerstwo Finansów, stąd właśnie jego trzecia wersja. Głównym jego celem jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy dysponentami środków budżetowych, bankiem centralnym oraz Ministerstwem Finansów w zakresie realizacji m.in. następujących procesów. Planowania budżetu państwa, którego celem jest opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz planu finansowego, wykonywania budżetu państwa, obejmującego przekazywanie dysponentom środków na wydatki, zarządzanie płynnością budżetu państwa oraz prowadzenie rachunkowości budżetu państwa, sprawozdawczości budżetowej, która polega na sporządzaniu i przekazywaniu okresowych sprawozdań dysponentów z wykonania budżetu państwa, oraz opracowywaniu raportów dla kierownictwa ministerstwa, obejmującego generowanie tychże raportów dotyczących powyższych procesów. Nazwa naszego systemu pochodzi z języka francuskiego, gdzie trezor oznacza po prostu skarbiec. Co wymaga zauważenia na samym wstępie, to fakt, że system trezor jest tak naprawdę synonimem budżetu państwa, stąd też ten znak równości. System ten posiada około 50 tysięcy aktywnych użytkowników. W zasadzie większość procesów budżetowych realizowana jest przez Trezora, a jest to tylko część funkcjonalności, które nasz system posiada. Jak zaznaczyłem na poprzednim slajdzie, system jest ciągle rozwijany, w związku z czym w bieżącym roku udało nam się wprowadzić m.in. możliwość składania planów finansowych w ramach jednostek pozabudżetowych, przykładowo agencji wykonawczych oraz państwowych osób prawnych. Od pewnego czasu możliwe w Trezorze jest również składanie przez te jednostki sprawozdań budżetowych. Jak można więc wywnioskować, ilość działań i procesów wykonywanych codziennie w Trezorze jest ogromna w skali całych finansów publicznych. Na kolejnych grafikach chciałbym zaprezentować zakres udostępnianych przez nasze API danych, jednak zanim przejdę do tego zakresu, tytułem wstępu pragnę zaprezentować Państwu podstawową strukturę danych, które gromadzimy w Trezorze. Jak więc łatwo zauważyć, budżetowy model danych to tak zwana kostka OLAP, czyli popularna struktura danych w rozwiązaniach analitycznych. Nasz OLAP składa się z wymiarów dotyczących klasyfikacji po lewej stronie, struktury dysponentów w centrum oraz czasu na slajdzie po prawej. Nie będę skupiał się teraz na omawianiu każdego z wymiarów, bowiem slajd ten zostanie wyświetlony przeze mnie również w dalszej części prezentacji, żeby niejako rozszerzyć nasz punkt widzenia na możliwości wykorzystania danych z API. Wróćmy jednak do zakresu udostępnianych danych. W pierwszej kolejności są to dane dotyczące ustaw budżetowych, czyli jednego z najważniejszych aktów finansowych wydawanych rokrocznie. Jest to plan finansowy uwzględniający dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.
projekt API Trezor przewiduje otwarcie danych archiwalnych od roku 2015. To też do Państwa dyspozycji oddamy również archiwalne dane z ustaw od tego właśnie roku budżetowego. W ramach tego zakresu znajdziemy nie tylko dane stricte ustawowe, ale i dane z projektów oraz nowelizacji ustaw budżetowych. Udostępniamy ponadto dane zawarte w planach finansowych jednostek budżetowych, tak plany dochodów, jak i plany wydatków. Zgodnie z regulacjami z zakresu finansów publicznych stanowią one główny filar gospodarki finansowej jednostki budżetowej. Metodologia tworzenia planu finansowego jednostek budżetowych stanowi w zasadzie pochodną opracowywania i uchwalania budżetu państwa, a sam plan finansowy pełni rolę instrumentu bieżącego zarządzania, kierunkując i limitując wydatki publiczne. Podobnie jak w przypadku ustawy budżetowej, dane w tym zakresie będą dostępne również w szczegółowości zatwierdzonych projektów oraz nowelizacji planów. Kolejnym udostępnianym przez nas obszarem są zatwierdzone sprawozdania budżetowe. API Trezor pozwala na otrzymanie danych sprawozdawczych z dwóch rodzajów sprawozdań. RB27 z wykonania planu dochodów budżetowych oraz RB28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Dane z tych sprawozdań są kluczowe dla analizy i prognozowania budżetu państwa oraz regularnie udostępniane m.in. Głównemu Urzędowi Statystycznemu. W dalszej części prezentacji pokażę przykładowe możliwości użycia tych danych. Jednym z trzech wymiarów zaprezentowanego przeze mnie wcześniej budżetowego modelu danych była struktura dysponentów budżetowych. Dysponenci budżetu państwa to nic innego jak podmioty gromadzące dochody budżetowe oraz dokonujące wydatków budżetowych. Sama specyfika struktury dysponentów opiera się na pewnego rodzaju hierarchii, zgodnie z którą agregowane są późniejsze dane budżetowe. Na szczycie hierarchii znajduje się oczywiście budżet państwa Ministerstwa Finansów. Struktura zaprezentowana przeze mnie wcześniej na pewno nie do końca pozwala wyobrazić faktyczny stan rzeczy. Dlatego na tym slajdzie pragnę odzwierciedlić, jak wygląda przykładowa struktura dysponentów w różnych konfiguracjach. Jak łatwo zauważyć, mogą w naszej strukturze dysponentów występować przypadki pełnej hierarchii, na przykład ta dotycząca Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w zasadzie braku hierarchii. Na tym grafie będzie to Rzecznik Praw Obywatelskich. W przypadku naszego API udostępniamy pełną strukturę dysponentów. Kolejnym udostępnianym przez nas wymiarem jest klasyfikacja budżetowa, której struktura za pomocą narzędzi podziału, tak zwanych podziałek, w tym przypadku jest to dział, rozdział i paragraf, służy do opisywania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Klasyfikacja budżetowa, jak zresztą każdy akt prawny, ulega regularnym zmianom w celu dostosowania jej do społeczno-ekonomicznej rzeczywistości. Dzięki pracy zespołu projektowego nasze API pozwala na wydobycie zarówno podziałek aktualnych, jak i podziałek archiwalnych występujących w konkretnym roku budżetowym. I tym właśnie sposobem powróciliśmy do naszego bazowego modelu danych budżetowych. Jednak standardowy model to nie wszystko, bowiem opisane przeze mnie na poprzednich slajdach wymiary rozszerzamy o kolejny, czwarty wymiar tejże kostki, w którym znajdują się udostępniane przez nas procesy. W każdym z tych procesów możemy tak naprawdę umieścić te kostki trójwymiarowe występujące po prawej stronie. Już taka szczegółowość danych daje naprawdę bardzo duże pole do analiz dla zainteresowanych. Kto jest więc naszymi interesariuszami? Ze strony tak zwanego biznesu wyodrębniliśmy sobie podmioty, które najczęściej zwracają się do nas po dane budżetowe.
Są to różnego rodzaju przedsiębiorstwa, środowiska akademickie, na przykład studenci czy doktoranci, oraz podmioty z obszaru sektora finansowo-bankowego, często analizujące dane pod kątem ratingów. Ze strony natomiast szeroko rozumianego sektora finansów publicznych wskazaliśmy podmioty, wobec których mamy prawne zobowiązania do udostępniania danych, na przykład GUS czy też inne ministerstwa. Z drugiej strony jest również Najwyższa Izba Kontroli, która, jak mało kto korzysta z danych budżetowych, oraz poszczególne departamenty Ministerstwa Finansów, które dzięki naszemu API będą mogły samodzielnie zaopatrywać się w dane z Trezora. Na kolejnych slajdach w kilku słowach zaprezentuję produkty analityczne powstające w ministerstwie na bazie Trezora oraz takie, które z pewnością mogą być przez niego zasilane. Są to na przykład comiesięczne komunikaty budżetowe obejmujące dochody i wydatki budżetu państwa, miesięczne sprawozdania operatywne stanowiące szczegółową informację na temat wykonania budżetu, sprawozdania roczne z wykonania budżetu państwa oraz dashboardy fiskalne Ministerstwa Finansów, które dostępne są na naszej stronie internetowej, a które oczywiście będą w stanie skomunikować się z naszym API. Na samym końcu pragnę dodać jeszcze parę słów odnośnie tego, jak wygląda nasz stan projektu na koniec bieżącego roku. Mianowicie, w czwartym kwartale udało się nam przeprowadzić testy wewnętrzne i akceptacyjne, zaimplementować API na środowisku produkcyjnym, przygotować dokumentację powykonawczą, a w trakcie finalizacji są również szkolenia informatyczne dla członków zespołu projektowego. Jaka jest natomiast przyszłość naszego projektu? Aktualnie jesteśmy w fazie zasilania naszego API z weryfikowanymi danymi, od którego to zasilania rozpoczniemy również przyszły kwartał. Następnie przejdziemy w fazę pilotażu, w trakcie którego udostępnimy API wybranym jednostkom sektora finansów publicznych. Kolejno zaplanowaliśmy na koniec pierwszego kwartału finalne uruchomienie produkcyjne, a następnie publikację naszego API Trezor. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę prezentację, która dziś wieńczy nasz dzień.